teatrze, na scenie, przed publicznością, w blasku fleszy, wśród oklasków. Wreszcie nadszedł ten dzień dla zeszłorocznych laureatów uhonorowanych laurami ziemi cieszyńskiej, srebrnej i złotej cieszynianki. Ze względu na pandemię w zeszłym roku uroczysta gala nie odbyła się w formie tradycyjnej, a w wersji online. Pozostał niedosyt. Dlatego też w tym roku, przy bardziej sprzyjających okolicznościach, laury ziemi cieszyńskiej 2020 już w tej tradycyjnej, choć nieco okrojonej formie wręczono jeszcze raz. Niestety epidemia wciąż nas nie chce opuścić. Pamiętamy o tym, że spotykamy się w określonym, specyficznym miejscu, w przestrzeni zamkniętej. Nie chcemy, nie chcieliśmy, aby tworzyć pewien dyskomfort dla osób, które mam nadzieję z uwagi na to, że było nas tutaj mniej, że program był krótszy, czuły się na tyle swobodnie, że mogły się cieszyć tą imprezą i zapomnieć chociażby na chwilę o tym, co dzieje się na zewnątrz. Po wręczeniu srebrnych cieszynianek przyszedł czas na honorową złotą cieszyniankę, którą otrzymał Paweł Stanieczek, nauczyciel, społecznik, historyk, fotografik. Jest to wyróżnienie, no bo jest nagradzona praca społeczna przede wszystkim. To nie tak, że tylko zawodowa, ale to, co się robi poza tym. Szczególnie jest to ważne w tych małych ośrodkach, małych środowiskach, żeby móc pokazać, co jest warte do zwiedzenia i co trzeba naśladować. Pan tutaj powiedział, zacytował, żeby nam się chciało chcieć. I to jest właśnie ważne. No, to jest właśnie z Wesela Wespiańskiego. Tak jest, to jest bardzo właśnie to chcenie chcieć. Pan ciągle aktywny? No tak. Trochę chodzić nie mogę, trochę źle słyszę, ale to nie przeszkadza. Lubię czytać i pisać. Czyli panu się na pewno chce? Tak. Chce mi się. Laury Ziemi Cieszyńskiej 2020 zostały wręczone. Czy w tym roku, 11 listopada, uda się wręczyć tegoroczne cieszynianki? Tego jak na razie nie wiadomo. Jedno jest pewne. Samorządy wybierają swoich laureatów tegorocznych. Na pewno 11 listopada sygnał cieszynianki wybrzmi. Miejmy nadzieję, że będzie mógł wybrzmieć na żywo tutaj, w Teatrze Adama Mickiewicza, ale na pewno będzie. Na zakończenie uroczystości tradycyjnie w murach cieszyńskiego teatru rozbrzmiał Ojcowski Dom. Ojcowski Dom. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.